Tak więc chciałem kontynuować temat Europy Środkowo-Wschodniej, rozpoczęty przez pana profesora Orłowskiego, i przedstawić państwu nie tylko nasze prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w poszczególnych krajach regionu w bieżącym roku, ale też spojrzeć na sferę realną. Jak zeszły rok, kiedy kraje Europy Środkowo-Wschodniej odczuwały spowolnienie na głównych rynkach eksportowych, właśnie przełożył się na sytuację przedsiębiorstw. Posłużę się do tego celu statystykami upadłościowymi. Przy okazji pozwolę sobie na taki element reklamowy. Opublikujemy w ciągu najbliższych dni naszą publikację na temat właśnie upadłości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Także mam nadzieję, że temat państwa zainteresuje. Zachęcam, publikacja będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Zanim przejdę do szczegółów, chciałbym państwu przypomnieć tylko ogólnie, co kreuje wzrost gospodarczy głównie w regionie. I tutaj możemy powiedzieć, że region w zasadzie jest tak samo różny. Głównie jeżeli spojrzymy na stronę produkcji, to jest ten lewy wykres, widzimy, że PKB, a w zasadzie wartość dodana brutto, największa składowa to przemysł. Wśród przemysłu 80% średnio stanowi przetwórstwo przemysłowe. Także budownictwo, mimo że sam element jako składowa wartości dodanej brutto nie jest taki duży, to jednak jest powiązany z przemysłem. I on też warunkuje rozwój przemysłu, wiele gałęzi przemysłu jest powiązanych. No i mamy jeszcze czynnik zależny bardzo od nastrojów konsumentów i ich możliwości finansowych, możliwości zakupowych, czyli handel. Dosyć nieduży jest poziom rolnictwa, średnio 5% w całym regionie. Natomiast można tutaj porównać, i tak to jest dużo, jeżeli porównamy ogólnie średnią dla Unii Europejskiej, tam jest to poniżej 2%. I mamy tutaj dwa kraje, które mają trochę większy udział rolnictwa, jest to Rumunia, tamten udział jest 7,5% i Bułgaria 6,3%. W zasadzie no, można powiedzieć, że kraje te korzystają z lepszych warunków pogodowych, są na południu regionu, więc jest to dosyć naturalna konsekwencja. Jeżeli chodzi o stronę wydatków, to tutaj tak samo zauważamy spory udział, około 60% konsumpcji prywatnej, czyli po raz kolejny to konsumenci w dużym stopniu decydują, jak wzrośnie produkt krajowy brutto. Ale nie tylko ci wewnętrzni, także zewnętrzni. Tutaj mamy dosyć duże różnice w zależności od kraju. Polska jest jedną, razem obok Rumunii, jedną z najmniej otwartych gospodarek. Zresztą to nam też, nam Polsce pomogło przejść suchą nogą przez kryzys, zwłaszcza wtedy, kiedy stabilny wewnętrzny popyt wspierał wzrost gospodarczy. Gdybyśmy jeszcze do tego wykresu dołożyli takie kraje jak Węgry, gdzie udział eksportu również sięga blisko 100%, czy nawet taką małą gospodarkę jak Litwa, 86%, no to widzimy, że kraje jednak są zależne od popytu zewnętrznego. I w zasadzie to, co teraz powiedziałem, miało bardzo duże odzwierciedlenie w zeszłym roku, w 2013 roku. Największe stopy wzrostu gospodarczego zostały zanotowane przez kraje bałtyckie, Łotwę i Litwę. Wynikało to z ich odmiennej, głównie wynikało to z ich odmiennej struktury eksportowej, bardziej są otwarte na handel z krajami byłego ZSRR, Rosją, Białorusią, Ukrainą. No i jak państwo widzicie, teraz to stoi pod znakiem zapytania, mimo że te nasze prognozy są już rewidowane w tym roku, to jednak zgodzę się tu w pełni z panem profesorem Orłowskim, że w zasadzie prognozy można by zmienić, zwłaszcza w przypadku tych krajów otwartych na handel z Rosją, niemalże tak często, jak zmienia się news na pasku informacyjnym w jakiejś telewizji informacyjnej. Także to jest czynnik dosyć dynamiczny. Obecnie prognozujemy, że wzrost gospodarczy będzie na podobnym poziomie jak w 2013 roku. Wybija się tutaj trochę Estonia, mimo że oczywiście ten wzrost będzie niższy niż w dwóch pozostałych krajach bałtyckich, to jednak Estonia bardziej otwarta jest na współpracę z krajami nordyckimi, z Finlandią, ze Szwecją. W związku z tym, że właśnie w tych krajach nordyckich oczekujemy, że wzrost gospodarczy
będzie wyższy niż średnia europejska, one będą na tym korzystały, korzystały oczywiście będą też na, co już powiedzieliśmy wcześniej, na ożywieniu w Europie Zachodniej i zresztą to jest w zasadzie można powiedzieć reguła dla całego regionu. Oczekujemy, że rzeczywiście ta strategia eksportowa nadal większość eksportu w większości krajów jest kierowane do rynków rozwiniętych, zwłaszcza Europy Zachodniej i na tej fali kraje będą korzystały. W przypadku Polski wzrost gospodarczy 1,6, czyli dokładnie taki, jak zanotowaliśmy w 2009 roku, kiedy był ten pełny rok, pierwszy pełny kryzysowy rok, wzrośnie naszym zdaniem do 2,9, wspierany nie tylko jak dotychczas przez eksport netto, ale dołączającą powoli i stopniowo konsumpcję prywatną. Myślę, że na tym wykresie warto wspomnieć Czechy, które jako kraj otwarty gospodarczo i to otwarty znacznie na współpracę z krajami strefy euro, wreszcie wyjdzie z recesji po dwóch latach, w 2012 i 2013 roku i zanotuje całkiem przyzwoitą stopę wzrostu, prawie że porównywalną do średniej regionalnej 1,9. No, na pewno tutaj też czynniki takie jak stopy procentowe na technicznym zero oraz interwencje banku centralnego powodujące wzrost konkurencyjności na rynkach eksportowych sprzyjają osiągnięciu dobrego wyniku. Wspomnę jeszcze tutaj o Rumunii, ponieważ to jest też nawiązanie do tego, co wcześniej mówiłem o rolnictwie. Jest to jedyny kraj, który zanotuje spadek tempa wzrostu. I rzeczywiście rolnictwo odegrało tutaj dosyć dużą rolę w 2013 roku. Rumunia skorzystała z pozytywnych szoków podażowych w związku z dobrymi warunkami pogodowymi, no, ale jest to czynnik nietrwały, nie można na tym bazować. I dodatkowo jeszcze Rumunia skorzystała na dosyć dużej dynamice eksportu. Przewidujemy, że takiej dynamiki nie uda się utrzymać, a z kolei dołączająca konsumpcja prywatna nie zrekompensuje w całości, w związku z tym wzrost będzie niższy. Nie sposób tutaj wspomnieć o dwóch krajach, które są poniżej kreski, czyli Chorwacja i Rumunia. Jeżeli chodzi o Chorwację, deficyt 5,5%, dług w wysokości 60% na ten w sumie nieduży kraj, ulubiony, jeden z ulubionych kierunków turystycznych Polaków, który jednak zmusił rząd Chorwacji do podniesienia stawki podatku VAT, jak również podatku akcyzowego, także zamrożenia płac w administracji publicznej. Wszystkie te czynniki sprzyjają, że nie uważam, żeby tam rzeczywiście ta konsumpcja prywatna powróciła, zwłaszcza, że na koniec roku mieliśmy prawie 19% bezrobocie. I podobnie jest w Słowenii, która nie dość, że boryka się z wysokim deficytem, relatywnie wysokim bezrobociem, no to jeszcze jest problem z tak zwanymi kredytami zagrożonymi. Osiągnęły one 17,5% w zeszłym roku, także nawet stworzenie tego bad banku, czyli banku, który przejmuje toksyczne aktywa nie do końca i nie od razu, a na pewno będzie to duże obciążenie dla budżetu, więc nie od razu będzie zauważalny ten efekt. Niemniej jednak region pozostaje atrakcyjny inwestycyjnie. Chciałem Państwu zaprezentować z lewej strony średnie koszty pracy. Jak widzimy, region jest nie tyle poniżej średniej strefy euro, ale także średniej unijnej. No, potwierdza to, że wiele, chociażby sektor motoryzacyjny, wiele fabryk, montażowni samochodów, czy też po prostu zakładów produkujących silniki zostało umiejscowionych w tym regionie. Spośród 38 takich fabryk, a 14 znajduje się w Polsce. Natomiast na pewno jest tutaj konkurencja regionalna, chociażby posłużę się tutaj przykładem znowu z sektora motoryzacyjnego, gdzie producent systemów bezpieczeństwa TRW przeniósł produkcję kierownic w zeszłym roku z Czech do Rumunii. Ewidentnie widać tutaj tą różnicę w kosztach produkcji, ale też musimy być świadomi, region, firmy w regionie muszą być świadome tego,
o czym wcześniej wspominał Yves Złotowski, czyli o tym, jak kraje południa były w stanie obniżyć koszty pracy, co było dosyć bolesnym zabiegiem, ale udało im się to zrobić. W związku z tym widzimy chociażby po tym średnim godzinowym koszcie pracy, że średnia w Portugalii jest zaledwie 1 euro wyższa niż w Czechach. Ale też możemy tu zaobserwować, że poziom kosztów pracy przy podstawie 2005 roku w Niemczech jest pod kontrolą, niewiele wzrasta, także pamiętajmy, że ta konkurencyjność jak na razie istnieje, ale może zostać zachwiana. Natomiast nie tylko liczą się tu koszty pracy. Chciałem się posłużyć takim wskaźnikiem jak zgłoszenia patentowe, akurat tutaj przedstawione na 1 000 000 mieszkańców. Oczywiście ciężko, żebyśmy dogonili Europę Zachodnią czy Koreę Południową z takimi markami jak Samsung czy LG, które rzeczywiście zgłaszają mnóstwo wniosków patentowych, ale jednak żadnemu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie udało się wedrzeć do tych regionów, do krajów Europy Zachodniej, ani też zbliżyć znacznie. Natomiast pozytywna niewątpliwie jest tutaj dynamika, rosnąca dynamika od 2005 roku. Wskażę tutaj chociażby miejsce narodzin komunikatora Skype, czyli Estonię, z potężną kadrą w branży IT, bardzo wyedukowaną i cenioną na rynkach pracy. Tamte zgłoszenia patentowe wzrosły od 2001 roku o 1100%, ale też spójrzmy na Chiny. Przez wielu uważane za region taniej siły roboczej, tanie zaplecze produkcyjne. Natomiast tu ten wzrost był o 1600%. Ten wykres po prawej stronie w zasadzie warunkuje to, co jest po lewej, czyli firmy nadal niedużo inwestują w badania i rozwój. Też w nieznacznym stopniu jest to wspierane przez nakłady rządowe. Tu kolejny raz wyróżnia się Estonia z większymi nakładami, czyli jak widać może to przynieść efekt. Jeżeli chodzi o Polskę, jest to poziom zaledwie 33 euro na mieszkańca, co dodatkowo wspierane 10 miliardami w poprzedniej perspektywie unijnej z programu Innowacyjna Gospodarka, jest dosyć mizernym wynikiem, ale nie tylko zgłoszenia patentowe i wydatki na badania i rozwój stanowią o innowacyjności kraju. Tu chciałem się posłużyć takim zagregowanym wskaźnikiem liczonym przez Komisję Europejską. Komisja Europejska bierze pod uwagę 25 różnych czynników, między innymi takie jak wykształcenie społeczeństwa, podnoszenie kwalifikacji, ale również te zgłoszenia patentowe, czyli jest to bardziej kompleksowe spojrzenie. I te wyniki są dzielone na 4 grupy. Najgorsze to są określone jako nieznaczni innowatorzy, być może innowatorzy o skromnych wynikach, zależy jak tłumaczyć, no ale w poprawnym języku Brukseli jest to no takie dosyć niegroźne pojęcie, natomiast to są te kraje najniżej. Później mamy umiarkowanych innowatorów, kraje doganiające liderów i liderów innowacji. No niestety widzimy tutaj, że w kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej są poniżej średniej europejskiej, ale wygląda to może nie tak tragicznie, ponieważ wspomniana przeze mnie wcześniej Estonia oraz także Słowenia jest już w tej grupie krajów doganiających liderów. Większość krajów regionu znajduje się w umiarkowanych innowatorach, ale z kolei też cała grupa tych nieznacznych innowatorów to Bułgaria, Łotwa, Rumunia. Polska znalazła się w drugiej grupie, ale w zeszłym roku jeszcze była w tej grupie najgorszej. No i rzeczywiście widać to z dolnego wykresu, czyli to, co przez ostatnie 8 lat, jak ten wskaźnik się zmieniał, Polska jest tutaj, można powiedzieć, na końcówce. Także wzrost wskaźnika innowacyjności na pewno sprzyjałby większej konkurencyjności firm w regionie. Teraz to, co wspomniałem Państwu wcześniej, czyli chciałem przejść do tej sfery mikroekonomicznej. Zgodnie z naszymi badaniami odnośnie statystyk upadłościowych,
możemy wnioskować, że w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej obserwujemy rosnący trend upadłości nie tylko w zeszłym roku, ale i przez lata ubiegłe. Ten 2013 rok dosyć intensywnie doświadczył firmy działające w regionie. Mieliśmy nie tylko osłabienie na rynkach eksportowych, ale także stłumioną konsumpcję prywatną na rynkach wewnętrznych. Była ona osłabiona przez wysoką stopę bezrobocia, przez dosyć słabą akcję kredytową zarówno po stronie podażowej, gdzie banki doświadczyły wcześniej, bardziej, może tak, bardziej ostrożnie podchodziły do udzielania kredytów i borykają się niejednokrotnie z dosyć dużym poziomem kredytów zagrożonych, ale też również ze strony popytowej, czyli konsumenci bardziej myśleli o spłacie dotychczasowych zobowiązań niż o zaciąganiu nowych. I te w zasadzie czynniki bardzo intensywnie wpłynęły na handel. Jeżeli przyjrzymy się sektorowi detalicznemu i hurtowemu, on jako bezpośrednio ucierpiał na tym spadku konsumpcji. Wciąż zauważamy, że sektor budowlany nie wykazuje symptomów poprawy. W niektórych krajach możemy mówić o stabilizacji, natomiast wciąż firmy sektora budowlanego borykają się z problemami i w niektórych krajach stanowią też zagrożenie, jakby zarażają firmy z nimi związane chociażby z sektora przemysłowego. Patrząc dokładnie w te statystyki upadłościowe, jest tutaj potwierdzenie tego, co wcześniej wspomniałem, czyli Czechy doświadczyły recesji w ciągu dwóch ostatnich lat i to również znalazło odzwierciedlenie w statystykach upadłościowych i w tym, co działo się w przedsiębiorstwach. W 2013 roku wzrosło liczba firm, które ogłosiły upadłość, wzrosła o 32%, rok wcześniej było to 26%. Na pierwszy rzut oka dosyć, może nie optymistycznie, ale dosyć neutralnie wyglądają statystyki Chorwacji i Słowenii. Wcześniej wspominaliśmy, że to kraje pogrążone w recesji, które jeszcze prawdopodobnie w tym roku nie wyjdą z niej. Natomiast tak jest tylko na pierwszy rzut oka. Jeżeli spojrzymy to, co działo się wcześniej, Chorwacja w 2012 roku przybyło, dynamika upadłości była 174%. Także wydaje się, że firmy już wcześniej zostały niemalże zdziesiątkowane tą sytuacją gospodarczą i odczuły to, co działo się w ekonomii. Jedyny kraj, który zanotował niższą dynamikę, to Łotwa. Przy okazji pozwolę sobie wspomnieć, że w tym roku na początku umieściliśmy ocenę Łotwy B na pozytywnej liście obserwacyjnej. Obserwujemy tutaj poprawy czynników. Bezrobocie spadło z 20% jeszcze w 2011 roku do 19% w roku zeszłym. Podniesiono także płace minimalne oraz nastąpiła konsolidacja sektora bankowego. Wszystkie te czynniki zdecydowały o tym, że umieściliśmy Łotwę na pozytywnej liście obserwacyjnej. Dynamika upadłości w Polsce to 1%, ale tu też chciałbym spojrzeć głębiej w te dane. To jest tak, że w Polsce dosyć mało firm decyduje się na ogłoszenie upadłości. Wiele firm jest takie, które po prostu wychodzą z rynku, likwidują działalność, zawieszają. W zasadzie 883 firmy wśród prawie 2 milionów działających w Polsce to dosyć niewielka liczba, dlatego my też monitorujemy liczbę wniosków upadłościowych składanych, która też jest następną miarą sytuacji wśród firm. Ta statystyka, jeżeli chodzi o 2013 rok, już jest niestety gorsza, wniosków przybyło o 12%. I co jeszcze dosyć ważne, wśród 4800 wniosków, jakie zostały zgłoszone o upadłość, 1200 wniosków, niemalże 1200 wniosków, czyli prawie 1/4 została oddalona przez sąd ze względu na niewystarczający majątek do przeprowadzenia postępowania upadłościowego. W związku z tym de facto należałoby to też uznać za upadłość. Wracając do samej statystyki upadłościowej, możemy tutaj zaobserwować dosyć duże połączenie tego, co działo się w gospodarce. Tak więc przede wszystkim Polska
uzyskała wynik najgorszy od 9 lat. Ciągle ta liczba upadłości się powiększa. Ale widzieliśmy, że w drugiej połowie roku sytuacja w naszej gospodarce zaczęła się poprawiać. To z pewnym opóźnieniem jest widoczne w statystykach upadłościowych. Tak jak Państwo widzą, ten czwarty kwartał cechuje trochę mniej upadłości niż w kwartałach zeszłych, też jakby to porównać z zeszłymi kwartałami, ale rzeczywiście pierwszy, drugi kwartał, tam wtedy obserwowaliśmy dynamiki plus 20%, plus 11%, więc to opóźnienie występuje. Jeżeli chodzi o sektory dotknięte upadłościami, to w zasadzie między 2012 a 2013 rokiem zarówno handel i budownictwo to 1/4 upadłości. Natomiast to, co już wcześniej Państwu zasygnalizowałem, zwiększa się liczba upadłości przedsiębiorstw w sektorze przemysłowym, w sektorze produkcyjnym. Tak jak jeszcze w 2012 roku było to niewiele ponad 1/4, obecnie jest to prawie 1/3. Dokładniej to widać na czymś takim, co może na pierwszy rzut oka wygląda, jakby było zdjętymi odznaczeniami z munduru radzieckiego generała, ale jest to taka mapa ciepła dynamiki upadłości. Ogólnie podzieliliśmy tutaj w zależności od dynamiki rok do roku. Im bardziej zielono, tym mniej upadłości, im bardziej czerwono, tym przedsiębiorstwa danego sektora, danej branży odczuwały więcej upadłości. Żółty kolor to, można powiedzieć, względna stabilizacja. Zacznijmy może historycznie. W 2008 roku było dosyć zielono, jedynie sektor, branża produkcji odzieży i wyrobów tekstylnych, doświadczająca konkurencji z Azji, tam upadłości wzrastały. No i przyszła pierwsza fala kryzysu, rzeczywiście zrobiło się tutaj dosyć gorąco, dosyć czerwono. Mieliśmy nadzieję, że ten 2010, zwłaszcza druga połowa, znowu się zazielenił i trochę ta mapa nam ostygła. Wtedy w ostatnim kwartale PKB nam rósł o 4,7%. Natomiast okazało się, że przyszła kolejna fala i możemy tutaj spojrzeć chociażby na budownictwo, które nie uzyskało zielonego koloru cały czas przez te kilka lat. Obecnie sytuacja się stabilizuje, ale też nie możemy mówić o wyraźnych symptomach, sygnałach poprawy w sektorze budowlanym. Mamy oczywiście czynniki, jak chociażby jeżeli chodzi o sektor mieszkaniowy, program Mieszkanie dla Młodych, też nowa perspektywa unijna, gdzie Polska jest największym beneficjentem. Także na pewno są te czynniki, chociażby dodając nawet ciepłą zimę, natomiast nic jak na razie nie jest w stanie wyrwać z marazmu tego sektora. I tutaj jeszcze tylko tak pokrótce, bo widzę, że pan Wojciech już krzywo na mnie patrzy. Tak pokrótce. Pokrótce tylko wspomnę, jak widać, rzeczywiście sektor budownictwa zaraził sektory z nim powiązane, czyli produkcja metali, produkcja wyrobów z drewna, czyli konstrukcji drewnianych, my też inne sektory produkujące materiały wykorzystywane w budowlance. Tam właśnie w 2013 roku widzieliśmy największą dynamikę obecnie w drugiej połowie też to pozostało z taką lampką ostrzeżenia. Tu jest tylko potwierdzenie, już szybko przez to przejdę, jak sytuacja gospodarcza koreluje i wpływa na sytuację przedsiębiorstw, więc widzimy tutaj dosyć duże powiązanie zarówno z wzrostem gospodarczym, jak i dynamiką konsumpcji prywatnej. Korelacja, jeżeli chodzi o PKB i liczbę upadłości, to jest minus 0,75, jeżeli chodzi o dynamikę spożycia indywidualnego, minus 0,9. Zależność jest dosyć prosta i oczywista. Im lepsza sytuacja w gospodarce, tym mniej upadłości, ale działa to z pewnym opóźnieniem, to już Państwu wcześniej o tym wspomniałem. Mniej więcej można to określić jako kwartał. Na koniec przybliżę Państwu to, co już Iw Lotowski mówił na temat innych gospodarek, czyli nasze oceny ryzyka krajów. Tak tylko dla przypomnienia, nasze oceny ryzyka dotyczą niewypłacalności przedsiębiorstw. To jest co innego niż oceny wydawane przez agencje ratingowe, które skupiają się na wiarygodności kredytowej i możliwości obsługi zadłużenia przez państwa. Tak więc ja myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, co mówiłem. W ciągu poprzednich lat musieliśmy w przypadku niektórych krajów obniżyć oceny bądź umieścić je na negatywnej liście obserwacyjnej ze względu na doświadczone spowolnienia na tych rynkach eksportowych bądź problemy wewnętrzne.
Jeżeli chodzi o Polskę, mieliśmy tylko właśnie takie zachwianie na początku 2013 roku, kiedy to był niski wzrost gospodarczy, obawialiśmy się, czy rzeczywiście, skoro stabilny popyt wewnętrzny nie wspierał wzrostu gospodarczego, czy przedsiębiorstwa na tym nie ucierpią ich możliwość do regulacji swoich zobowiązań. Natomiast w czerwcu to się poprawiło, w związku z tym zdjęliśmy Polskę z listy obserwacyjnej. Jedyny kraj, który obecnie jest na pozytywnej liście obserwacyjnej, to Łotwa, ale to już Państwu wspominałem, o Łotwie nie będę się powtarzał. No myślę, że można to podsumować, że ogólnie teraz obserwujemy bacznie sytuację, jak firmy skorzystają na ożywieniu na głównych rynkach eksportowych, na rynkach rozwiniętych, też jak, czy będą kontynuowały strategię docierania do rynków rozwijających się i w jakim stopniu będzie powracała konsumpcja prywatna i też jak firmy będą mogły to wykorzystać. Dziękuję.